Witajcie, moi mili! Witajcie, moi mili. 1 marca 2015 rok. Tak jak obiecywaliśmy z Romanem, że się spotkamy, tak też robimy drugie spotkanie. Na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie ilość pozytywnych komentarzy i zainteresowanie tym, co Roman może nam pokazać, opowiedzieć swojego życia w Stanach Zjednoczonych. A powiedz mi, przyjacielu, kolego Romanie, jakie twoje odczucia? No, to jest niesamowite. Ja byłem raczej przekonany, że będzie tych sto parę, tych łapek do góry będzie na dół, albo może ze środkowym palcem, no nie? Także to jest szok, że w takim wieku, gdzie jest internet i można wszystko znaleźć, wszystko zobaczyć, że ludzie to oglądają, no i komentują i wszystkie komentarze są tak pozytywne. Także jestem mile zaskoczony i chciałbym wszystkim podziękować za te wszystkie komentarze i za te pytania, jakie tam są, no bo po prostu nie ma ani jednego jakiegoś głupiego pytania. Wszystkie są bardzo ciekawe i bardzo fajne, także związane z tym tematem. Bardzo nam miło. Kolego, przyjacielu Romanie, zaczniemy od sensacji. Wrócimy do tematu, na którym skończyliśmy, ale zaczniemy w dniu dzisiejszym od sensacji typu gabarytowa rurka, którą przewoziłeś na pace. Opowiedz coś więcej o tej rurce, jeżeli możesz zdradzić tą tajemnicę. No właśnie, ta rurka to jest gabarytowa i to jedna z większych rurek, jak się w ogóle miałem, bo ci ludzie, dla których wykonuję tę pracę, to jest tak, raz, dwa razy w miesiącu mi dzwonią, to jest bardzo krótki taki strzał, to jest z Illinois do Michigan, zaraz tutaj na początku. I przeważnie jest ta krótsza i lżejsza, także ta była ciężka. No ale po prostu, no proszą mnie, żeby mi to zawieźć, płacą mi za to. No dlaczego nie, no jest 3 godziny raptem roboty z załadunkiem, z przejechaniem, z rozładunkiem. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. 3 godziny tą rurkę ładowałeś? Nie. Tak. Nie ładnie. Ale to tak mógłby odebrać widz oglądający, bo to zeszło tylko 3 godziny. Czyli rozumiem, że ta rureczka to było taki deserek do tego wszystkiego, co miałeś, tak? Czy jak? Tak. No to jest tak, rano się szybko załadować, zajechać, rzucić nią i zdążyć jeszcze tak na pierwszą godzinę, na 12 na obiad do domu. Tak. A, rozumiem. No i powiedz, Romanie, bo my skończyliśmy ostatnio jakoś na temat logistyki tego wszystkiego. Opowiedz dalsze kontynuacje swojego życia, jak tam w Stanach masz takie odczucia, jak tam funkcjonuje logistyka. Na pewno oglądałeś też program na Skype'ie, przedstawiający problem polskich pracodawców, że im cały czas mało. I oni są bardzo, bardzo pokrzywdzeni, bo tak mało zarabiają. 2% czy ileś tam procent z zarobku mają swojego transportu. Co ty sądzisz w ogóle o tym? I podaj przykład na logistyce u ciebie w Stanach Zjednoczonych. Jak to się przedstawia, jak to obliczasz, przeliczasz. Jeżeli możesz, to proszę bardzo o wypowiedź. Oczywiście, no to co oni powiedzieli, to jest dla mnie... No nie wiem, jeden wielki taki zagadkowa sprawa, taka naprawdę, no po prostu nie wierzę w to, co oni powiedzieli, bo oglądają ten program w telewizji i tam w pewnym momencie było pokazane, ile jest procent na ile procent jest na poświęcone na wypłacenie kierowcy, na wypłatę dla kierowcy, ile tam na paliwo, ile tam na jakiś tam i tam bla 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 i że dla nich zostaje się 2% z tego zysku. Nie wiem w ogóle na jakim systemem oni to obliczają, jak obliczają. Po prostu każdy może powiedzieć, no wy w Stanach macie dobrze, no bo jednak to paliwo jest tańsze, dużo tańsze. Oczywiście, że jest tańsze.
Tak jak w tej chwili, no to jest około 3 dolarów tutaj w stanie Illinois, co jest jedno z najbardziej drogich paliw w ogóle w Stanach, bo ze względu na teksty, jakie są w ogóle wliczone w to paliwo, bo tak naprawdę paliwo nie jest drogie, jest tanie jak barszcz, tylko teksty, jakie stan wlicza, to robi tą cenę paliwa, także w tą cenę paliwa jest wliczony tekst, który dodaje miasto, jest wliczony tekst, który dodaje county, jest dodaje tekst, który jest wliczony przez stan i oczywiście przez państwo, przez stany. I to wszystko robi tą cenę tego paliwa. Przepraszam, tylko wejdę w słówko. Ten tekst, to chodzi o podatek, tak? No, podatek. Tak. Mhm. Tekst to jest podatek. No i także wszyscy się tłumaczą tym, bo troszeczkę grzebałem się po internecie i tam są jakieś pojedyncze takie wypowiedzi, bo po prostu w Polsce to jest temat tabu. Wypowiada się jedna strona, czyli kierowcy i jacyś tam drogi właściciele troków, tam 1, 2, 3, 4, 5 troków. A wszyscy powiedzmy powyżej 5 troków i albo większe firmy transportowe po prostu są cicho, nic się nie odzywają. Także dla mnie jest to niezrozumiałe, bo zacznijmy od tego, ja zdaję sobie sprawę i każdy, który mieszka tu w Stanach, który robi jakikolwiek biznes, mały czy duży, czy ma jednego troka, 10 czy 100, każdy zdaje sobie z tego sprawę, że paliwo to jest bardzo duża część na pokrycie kosztów w ogóle operacyjnych tego biznesu. Z drugiej strony, w Polsce i w Europie płaci się od kilometra. My mamy zapłacone od mil. Jeżeli weźmiesz te duże firmy i te średnie firmy i w ogóle jak oni naliczają klienta, to ja mogę powiedzieć otwarcie, że ceny za freight, za fracht w Europie są wyższe jak u nas w Stanach, gdzie kierowcy płacimy powiedzmy 5 czy 6 razy tyle jest zapłacone razem z ubezpieczeniem, z planami emerytalnymi, ze wszystkim. I to nie jest jakieś takie byle jakie, tylko po prostu jest tak zrobione, żeby to miało ręce i nogi. Także po prostu nie łapię tego. Poza tym, jeżeli ktoś ma firmę transportową, nie wiem jak to działa w Polsce, no bo nikt nie chce mi na to pytanie odpowiedzieć i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli ktoś ma powiedzmy 10 troków, czy 15 troków, czy 5 troków i używa powiedzmy danych stacji benzynowych, żeby kupować paliwo do ciężarówek. Po prostu w Stanach jest coś takiego, że piszemy aplikację, wysyłamy im i mówimy im, że będziemy u nich się tankować i oni wtedy nam wysyłają ofertę, na przykład, że jeżeli ty weźmiesz w miesiącu 2000 galonów od nas paliwa, okay? No to my damy ci dyskant powiedzmy 8 centów czy tam 10 centów na każdym galon. I to idzie automatycznie do kieszonki tej firmy, okay? Czyli to jest już ten dyskant. Nieraz tak się zastanawiałem, bo po prostu nie wiem, nie mogę znaleźć tego, nikt nie może mi powiedzieć. Ale czy nie zachodzi taka sytuacja, że na przykład w Polsce firmy transportowe mają taki dyskant i z tego dyskantu wypłacają po prostu wypłacają kierowcę. Bo może coś takiego zaś. Nie wiem, ja tylko mówię, że może, jestem pewny. Także jeżeli kierowcy jest tam powiedzmy płacone 40 groszy od kilometra. Tak, no to jeżeli ktoś dostanie powiedzmy te 8 czy tam 5 eurocentów tego dyskantu, no to połowę z tych 40, czy przeszło połowę z tych 40 groszy, to pokrywa ta sieć tych stacji benzynowych po prostu, no i te resztę parę groszy wypłaca ten pracodawca. Także nie wiem skąd im się wzięło te 2%. Poza tym powiem wam coś takiego. W Polsce gospodarka i w ogóle wszystkie firmy, nie wszystkie, ale większość firm jest nastawiona na taki biznes, taki rabunkowy. Nie ma nic takiego. Bo byłem w Polsce bardzo krótko, ale pytałem się i tak rozglądałem się. Opowiedz to właśnie, to opowiedz tak. To, przepraszam, ci wchodzę słowo,
ale opowiedz to, wiem, że tego dążysz, bardzo ciekawy temat. Porusz to, jak właśnie byłeś w Polsce, opowiedz. Tak, i ta gospodarka jest na taką rabunkową, jakąś taką gwałtowną, że nie ma czegoś takiego, że ktoś kupuje sobie tak powiedzmy jak ciężarówki i nastawia się, tak jak tutaj w Stanach wszystkie firmy sobie rozliczają tą ciężarówkę powiedzmy na 4 lata. Czy tam 4,5 roku, bo jak przeważnie jest tak, że gwarancja się kończy, ciężarówka zostaje sprzedana i po prostu firma bierze następną, żeby nie bawić się w jakieś tam ekstra koszty, bo wiadomo, że ta ciężarówka będzie chodzić, bo oni ją sprzedają i tacy ludzie jak ja to kupują i jeszcze przez następne kilka lat tym jeżdżą i nie ma problemu. No ale oni nie chcą się w coś takiego bawić, także i w Polsce nie ma tak. W Polsce jest raczej tak wszystko nastawione, żeby nagrabić jak najwięcej i jak najmniejszym kosztem. Co dla mnie to jest szok, bo czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Anglii, czy w Stanach, czy w Australii, czy gdziekolwiek jest jakiś plan. Jest ta logistyka, czy tam jakaś firma transportowa, czy jakakolwiek firma ma jakiś plan taki na przyszłość, że to nie pracujemy z dnia na dzień, żeby jak najwięcej zabrać, bo nie wiadomo jak będzie na drugi dzień, tylko brać i tak jakby się świat się miał skończyć. A co do tego, no właśnie będąc w Polsce zainteresowałem się, tak sobie myślę, co by było jakby otworzyć firmę w Polsce, jakby to wszystko wyglądało. Ludzie kochani, w Polsce otworzyć firmę, to trzeba mieć talent. Trzeba być niesamowicie utalentowanym człowiekiem, trzeba mieć nerwy ze stali i po prostu być odpornym, nie wiem, jak ruski na mróz. Bo inaczej tego nie mogę określić. Po prostu, kiedy zacząłem za tym wszystkim chodzić, załatwienie wszystkich formalności prawnych, no bo potrzebujecie te formalności prawne, te wszystkie pozwolenia, no bo jak macie firmę transportową, a chcielibyście jakiś tam przy okazji jakiś tam mały magazyn mieć, to trzeba jakieś tam pozwolenia. Jeżeli byście na przykład byli gdzieś na zachodzie, a coś udało wam się kupić, no to już musicie mieć następne pozwolenia. To jest wszystko czarna magia. To jest to, co ludzi odstrasza w ogóle chyba od biznesu w Polsce, od jakiegokolwiek zakładania biznesu w Polsce. Dlatego ludzie z Polski pukają na zachód, tak popierają firmy, tam płacą podatki. No, w Polsce po prostu mają jakieś tam oddziały, z których jeszcze mają, korzystają ze zniżek podatkowych, tak. Żeby dojść do punktu, to... Oj, mamy problem z połączeniem. Halo, halo, Roman. Poczekamy. No, ja tutaj tylko dodam tyle, że jest godzina 15.20, z Romanem się umówiłem o 14.00 na rozmowę i tak jedziemy. I się męczymy. Ocenić? Jaką ocenę moi mili? No dobra, damy taką ocenę. Prześlij opinię, nie będziemy zaznaczać. Dostaną, nie dostaną. Normalnie nie mogę się tutaj. No i teraz o. Ani muszę wyłączyć, włączyć na nowo. Może Roman do mnie zadzwoni, może się zorientuje, że... No i teraz mi się tutaj wiesza to wszystko, nie mogę w ogóle uruchomić. Jejku, jejku, moi mili, przepraszam was za to w tejże chwili, zaraz wrócę do tematu. No jestem, w końcu od godziny 14 do 15.30 walczymy z Escape'em i ja się zastanawiam, czy to nie jest, kolego Romanie, inwigilacja. Jak ty sądzisz o tym? Coś tam chyba narozrabiały się ciebie. Odcinają tutaj od reszty świata. No, raczej tak, ja to nazywam gumowe ucho, ale to ciebie odcinają, ja to mam synu, bo wszystko mam pod twoim stronie. To mnie odcinają, tak? Ciekawe. Tak. U mnie pokazuje, że jest wszystko perfekta. U pana Adama go tam dobra. Go równo. No dobra, to dojedziemy dalej, póki nam ten czas pozwoli. Skończyłeś, że będąc w Polsce właśnie... Próbowałeś chyba zapytać się o otwieranie firmy, tak? Tak. No i oczywiście po takich ostrzeżeniach ze strony znajomych i rodziny, no ale postanowiłem, bo jestem bohaterem, spróbować, bo może jednak oni nie mają racji, a wygląda to inaczej. No ale
po krótkim okresie czasu przekonają się, że nie dość, że oni mają rację, to jeszcze wszystkiego nie wiedzą. No ale w skrócie, żeby było coś takiego. Do otworzenia firmy w Polsce po prostu, z tego co się dowiedziałem, po prostu na początek, żeby otworzyć sobie jakąś tam logistykę, coś takiego, no to po prostu trzeba iść do szkoły, zdać jakieś tam egzaminy, co trwało, o ile się nie mylę, pół roku i po pół roku zdaje się te egzaminy. Później trzeba jeszcze jakieś tam ekstra pozwolenia, jeżeli chce się mieć jakiś tam magazyn, jakiś tam kupno sprzedaż, takie pierdoły, co się zawsze przydaje. No i to zabiera następny czas, następne pieniądze i załatwienie tych wszystkich papierów, tego wszystkiego, to może przejść na wieczność, czyli trwać i trwać i trwać i trwać. Także dla mnie to był szok, dla mnie to było coś niesamowitego, że przecież Polska w juni, no nie, to powinno to trwać naprawdę bardzo krótko. No ale znalazły się osoby, które mi powiedziały, że jest możliwość i tak wszyscy robią. Także nie wiem. Powiedziano mi, że wszyscy tak robią, żeby jednak nie czekać na to wszystko tak długo, można to załatwić, można kupić, co już istnieje, przełożyć nazwę, później zmienić nazwę, takie nam sprawy. No i że cena jest uzależniona od tego, jaki jest stół, bo jest, wiadomo, jest góra stołu, jest spód stołu, także zależy ile pójdzie pod spód stołu, tyle się zostanie na górze, od tego się zapłaci podatki. No i po tych wszystkich wiadomościach, jakie dostałem, powiedziałem, że no raczej na nic się nie zdecyduję, bo zaczynanie od takich spraw to nie jestem ja i w ogóle dużo ludzi tutaj w Stanach też na to nie pójdzie, dlatego dla tych panów, którzy tam namawiają nas tutaj w Stanach, bo jak przyjeżdżają, to nam mówią, żeby przyjeżdżać do Polski, otwierać biznesy, wspierać gospodarkę, to im mówię, żeby się szli pałować, bo ja nie będę, ani nikt tutaj w Stanach nie będzie inwestował z jakichś tam złodziejskich interesów od samego początku, także do widzenia. I dlatego większość ludzi jedzie do Niemiec, jedzie do Anglii, tam otwiera biznesy. Są to Polacy, tylko że po prostu nawet nie wiemy, że to są polskie biznesy, ale są, jest ich bardzo dużo. Także. A poza tym, dlaczego ja mam tam otwierać biznes, jak ja tutaj mogę bez problemu na załatwienie wszystkich papierów na to, żebym otworzył sobie swoją firmę transportową, potrzebuję 72 godziny. Zdziwieni jesteście? No, ale taka jest prawda. Tutaj są Stany, tutaj się dba o to, żeby się otwierały biznesy, okej? Poza tym na wszystkie papiery, jakie tylkokolwiek ja potrzebuję tutaj, po 72 godzinach jestem w stanie uzyskać permit, znaczy pozwolenie na to, żebym już prowadził działalność, a po miesiącu czasu, tak do 6 tygodni, dostaję wszystkie papiery do domu, już, także już nic więcej nie potrzebuję. Ale to jest to właśnie to 72 godziny i tak do 6 tygodni, ten okres czasu pomiędzy 3 dni i 6 tygodni, ja już mam te papiery, że mogę prowadzić legalnie ten biznes, także no tak to wygląda. Ja ci powiem teraz na przykładzie. Teraz rozmawiałem ostatnio z kolegą Darkiem, który mieszka w Anglii. Bardzo serdecznie cię, Darku, pozdrawiam, bo mamy kontakt. Kierowca, który wyjechał z Polski do Anglii, w podobnej sytuacji jest jak ja, bo mieszka w Anglii sam, rodzina tutaj w Polsce. Ja mam obecnie taką samą sytuację i on powiedział, że mówi, on do Polski to na mnie zamierza wrócić, jeżeli będzie taka możliwość, to jeżeli nawet by wrócił, to jedynie wróci, jeżeli, no, próbować na własnych siłach, czyli rozpoczynając własną działalność, tylko ze względu na to, że nie pójdzie do prywaciarza już robić, mówi, bo swoje przerobił, nie? Mówi, to ta jest taka opcja, ale nie zamierza. I taki podał mi też przykład chłopaka 30-letniego, który w Anglii zaczynał jako kierowca. W chwili obecnej wyobraź sobie, że gdzieś kontenery wozi i bazuje na czterech autach. Na czterech autach i wyobraź sobie, to są auta w wynajmie. On wynajmuje je. Oto nie, on ani nie kupił, jego nie interesuje naprawa, jego interesuje tylko paliwo i jazda, tak? I pracownik. To jest jego koszt. Nic, płaci ile płaci i on ma cztery auta i rozmawiał właśnie z tym kolegą Darkiem i mu powiedział, że się zastanawia nad następnymi autami. On da Polakom pracę. To teraz zobacz. To osoba wyjeżdżająca za granicę, taka jak ja, taka jak ty czy Darek, jeżeli będzie miał tylko głowę do interesu, państwo pozwoli mu, umożliwi tą możliwość rozwijania, tak?
masz głowę do biznesu, działaj, funkcjonuj, tak? Po to są takie instytucje, działaj. A u nas nie, wszystko ciężko i pod górkę, nie? Tak, to się właśnie wygląda i to jest szara rzeczywistość. I dlatego coraz więcej kierowców z Polski ucieka, bo chce mieć troszkę lepiej, niż tam zasuwać za symboliczne parę groszy, tak? No także tutaj nie ma co się oszukiwać, dopóki nasza gospodarka się nie zmieni, to niedługo oni będą ciężko płakać, albo zaczną ściągać kierowców z Ukrainy, z tamtej strony będą ciągnąć, bo rzeczywistość jest taka, skończyła się fabryka kierowców, ja nazywałem fabrykę kierowców, ty to pamiętasz, ja pamiętam, wojska werbując do armii, pytali się, czy chcesz być kierowcą na samochód ciężarowy i wojsko umożliwiało wykonanie, zrobienie tego prawa jazdy kategorii C, tak? I oni to umożliwiali i później chłopacy wychodzili. Teraz się to skończyło. Skończyła się armia, teraz werbują, ale z innego powodu, bo się boją inwazji, tak? To jest powołania ponowne, bo się boją tam bardziej tych zmarzniętych z tamtej strony, nie? Także... Także tak to wygląda. No skończyły się fabryki, no niestety kierowców wybywa i nie przybędzie, bo nie jednego nie będzie stać wyłożyć czy 10 tysięcy, 11 bo z czego, tak? Skąd wyciągnąć te pieniążki, nie? No to teraz wracamy, przyjacielu, do ciebie, do twojego biznesu. Jak to tam, ta logistyka, jak ty tam sobie radzisz, jak to wszystko u ciebie tam funkcjonuje i powiedz mi jedną rzecz. Pracując, wykonując tą pracę, teraz widzę, że dosyć często mamy kontakt ze sobą. Tu ja messengerem do ciebie rzucam hasło, ty piszesz do mnie. Jesteś w domu i jak nawet rozmawialiśmy, że sobie jak są zimy, to odpuszczasz, bo na chleb ci wystarczy, tak? Poczekasz, aż zimy zejdą i sobie pojedziesz dalej. Po co się szarpać, zabijać, denerwować, stresować? Opowiedz, jak to tak wygląda rzeczywiście. Dlaczego akurat w tym domu jesteś, przebywasz? Tak jest rzeczywiście, że tak jak przyjdzie ten sezon, robisz, pracujesz i wystarczy ci na przetrwanie tych 3-4 miesięcy tego okresu zimowego, żeby nie robić? Jak to się przedstawia? Oczywiście, że tak, Adamie. Oczywiście, że tak, Adamie. Także ktoś tam napisał w komentarzach, zadał pytanie, czy że no uważam, że jednak życie kierowcy w Stanach jest łatwiejsze, bo widziałem na filmach. Oczywiście, że tak. Proszę pana, życie łatwiejsze jest dużo łatwiejsze dla kierowcy, bo kierowca jednak, tutaj kierowca nie jest jakimś takim bardzo poważanym, znaczy zawód kierowcy nie jest jakimś poważanym zawodem. Uważa się za takich jak, nie wiem, jak z dzikiego zachodu kowboje, co tam sobie jeżdżą w tą i z powrotem, ale jednak nikt nam nie dokucza, bo po prostu bez nas ten kraj stanie, tak samo jak Polska bez kierowców stanie, no nie? Także oczywiście, że, no, mamy dużo łatwiej, 100 razy łatwiej, po prostu nie jesteśmy okradani w taki sposób, jak was okradają, nie jesteśmy tak oszukiwani, jak was oszukują, po prostu mamy jakieś tam prawo, żeby się wypowiedzieć, żeby odmówić, żeby powiedzieć nie i te ty. Po prostu jest tyle pracy, że jeżeli jakiś kierowca powie, że no toś, już mam ciebie toś, weź mnie pocałuj, chwyci za telefon o godzinie powiedzmy 9 rano i jak się dobrze poskłada, to na drugi dzień już ma załatwioną robotę, idzie do drugiego gościa, te ty. Sprawa załatwiona, także oczywiście, że mamy lżej. Jeżeli ktoś tutaj się zacznie wypowiadać, jak jest ciężko, jak jest niedobrze, jak to, no to już jest jego sprawa. Moim prostym takim punktem, z mojego prostego punktu widzenia, to co widzę, co się dzieje w Polsce, nie mówię o Europie Zachodniej, bo są inne warunki życia, pracy, płacy w ogóle, no. Mówimy w tej chwili o Polsce i w porównaniu ze mną, to w Polsce to jest era kamienia łupanego w porównaniu z tym, co my mamy tutaj. Także współczuję wszystkim kierowcom tego, że muszą przechodzić te wszystkie sprawy, w jaki sposób są traktowani, w jaki sposób są płaceni. Druga sprawa, tam pan się spytał, czy może w czasie przerwy, jaką musi zrobić, czy tutaj można przestawić trokę czy coś. Sprawa wygląda w taki sposób. Jedna jakaś tam jeszcze niewielka część kierowców jeździ na książkach elektronicznych i to jest inna całkiem sprawa, bo ja nie jeżdżę na takiej książce. A większa część kierowców jeździ na książkach i no po prostu co trzeba pisać takich papierowych. Także przestawiać, oni to się mogą dowolić, ile chcą.
ci, którzy jeżdżą na książkach papierowych, z tego co wiem, nie jestem pewien, ale z tego co wiem, zanim jak odpalą Troka, to cała ta książka im się włącza dopiero po 15 minutach. Także mają 15 minut na to, żeby się gdzieś przestawić, nie ma problemu. Jeżeli zachodzi taka konieczność, że ktoś ich wygania z tego miejsca, gdzieś tam się źle ustawili, czy coś, zadzwonią do kampanii, powiedzą jaka sprawa, dostają wtedy pozwolenie, żeby się przestawić w inne miejsce, ale ten czas, który im zajmuje to przestawienie, muszą później doliczyć do czasu tego odpoczynku, także tak to wygląda. Jeżeli ktoś to zrobi bez pozwolenia, to też się zdarzyło i właśnie znam taki przykład z mojej kampanii, gdzie kierowca jeżdżący na logbooku elektronicznym po prostu olał sprawę, nie zadzwonił, nie spytał się, gdzieś tam jeździł, nie wiadomo czego szukał i po prostu nic się nie pytał, a nie zdarzyło mu się to pierwszy raz, także dostał kopa i z nim się pożegnali. Także no tak to mniej więcej wygląda. Co do spraw, o których przed chwilą mówiłeś, o tym właśnie, o tym gościu z Anglii, który ma 4 troki i tylko płaci za paliwo. U nas w Stanach jest parę takich programów właśnie. Mają to duże takie kampanie, takie leasingowe. Tak jak mówiłeś, właśnie ty płacisz za paliwo, płacisz za ubezpieczenie, a naprawy, wszystkie wymiany opon i pracę daje ci ta kampania. Czyli to nie jest tak, że ty idziesz i oni mówią, tu masz troka, tu masz tą robotę. No. Ty idziesz, mówisz, że im chcesz taką i taką pracę, jakie dajecie mi warunki. Oni ci mówią, jakie ci dają warunki, oni ci zabezpieczają pracę. Tak to wygląda. Także nieraz tak się dziwię, że na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski i uczą się tego języka, że nie zaczynają od takiej pracy. Bo na przykład ta praca dużo więcej płaci, jak gdybyśmy poszli do kogoś jeździć. Okay? Bo tam dostajemy, tam to jest nasz biznes. To jest taki na początek nasz biznes. My sobie go robimy, my płacimy za paliwo, my płacimy za ubezpieczenie. Wiadomo, jeżeli ktoś płaci za paliwo, to on stara się jak najmniej tego paliwa spalić, żeby no po prostu jak najmniejsze koszty. Także jest parę tutaj w Stanach takich kampanii. Nawet nie, jedna jest niedaleko ode mnie, jest tutaj może jakoś z 1,5 kilometra. Rozumiem. Tak to wygląda. No, powiedz mi właśnie, bo zadałem to pytanie, ty mówisz, znaczy chciałbym wiedzieć, na pewno oglądający by chcieli wiedzieć, bo zadałem ci pytanie, czy te 3-4 miesiące sobie spokojnie możesz odpoczywać, pracując solidnie później następne te miesiące, bo zimę odpuszczasz, tak? Zimę sobie odpuszczasz, jakieś stroga zima, nie wychylasz się, bo po co się szarpać, latać po lodach i śniegach. A powiedz jeszcze tak przed tym, jaką to pogodę u was zapowiadają? No, pogoda to jest taka pod trupkiem, czyli flacha, jakiegoś kolegę i wiesz, i tak ciągnąć, jak się jedna skończy, to drugą ciąć. No jest bardzo, bardzo zimno, to znaczy naprawdę jest bardzo zimno i jedna burza śnieżna się kończy, zaczyna się druga, także dzisiaj poniżej Chicago akurat, tam kilkadziesiąt mil poniżej Chicago przechodzi burza śnieżna i zapowiadają od 5 do 8 inci śniegu, czyli tam od 12,5 cm do 20 cm śniegu i następne parę, tam parę inczy spadło 2 dni temu. Także byłem nawet w Tennessee, zawiozłem części do Tennessee, no nie miałem wyboru, bo już musiałem jechać. I byłem w szoku, bo o tej porze roku, no to tam już się zaczyna pomału zielono robić i jest ciepło, no co, no zaskoczyło mnie 3 incze śniegu, także, ale nie było zimno, nie było mrozu, także wszystko to topniało, no ale gubernator, z tego co słyszałem w radiu, ogłosił taki mały stan kryzysowy, także spokojnie sobie leciałem tą drogą i nie wiedziałem, czy się ludzie pochowali, czy coś, bo byłem tylko ja i tam następne ciężarówki, a samochodów osobowych 0, także tak to wyglądało. No, co mogę powiedzieć, zima trzyma w tym roku, chociaż w tamtym roku była jeszcze ostrzejsza, bo zaczęła się pod koniec listopada, i skończyła się chyba dopiero w maju, bo nawet w maju jeszcze śnieg sypał. Także tak to wszystko wygląda. Mamy właśnie tą erę tego global warming, także proszę sobie mieć dobre kożuchy,
I dobre czapki, bo nas to słońce nas po prostu spali mrozem. Aha. Tak to wygląda. No, rozmawiałem też teraz, nawiązałem kontakt, odezwał się do mnie kolega również z USA, który skończył studia w Polsce, wyjechał do Stanów i tak on mnie się tam pytał, bo w ogóle nie miał doświadczenia z pracy w Polsce i on zadawał mi tam pytania, czy tam przykładowo ja nie mogę sobie płacić, jak mam tą niższą składkę w Polsce, czy ja nie mogę sobie płacić wyższej stawki, nie? Jak to się przedstawia u was? No, to wszystko zależy od ciebie. Teraz wprowadzili to nowe ubezpieczenie, to się nazywa Amakier. Są stare ubezpieczenia i zrobiła się zadyma taka niesamowita. No, zawsze było tak, że po prostu ubezpieczenie, jakie sobie płaciłeś i plany emerytalne zależały od ciebie, po prostu od ciebie. No, jeżeli jesteś w wieku, powiedzmy, 20 lat czy 25 lat, to nie potrzebujesz jakiegoś tam, nie wiadomo, jakiego planu emerytalnego, bo przed tobą całe życie, czyli tam płaciłeś sobie tam mniej, no nie? I to ubezpieczenie jednak wziąłeś sobie za mniejszą sumę i w ogóle mniejsze, no bo jednak jest mało szansy na to, żebyś tam padł jak kawka, no nie? No i później z wiekiem, z czasem po prostu sobie płacić więcej, żeby jednak tej emeryturki dostać. No i na to, żeby w ogóle dostać 100% emerytury, musisz mieć przepracowane 10 kwartałów, 40 kwartałów, czyli 10 lat. Po 10 latach pracy przychodzi ci kartka z tego biura, z tego całego urzędu, tych emerytur, tego wszystkiego. Mówią ci, że panie Adamie, ma pan już przepracowane 40 kwartałów, czyli 10 lat i należy się panu 100% emerytury i tak dalej. Do tej pory co roku przysyłali nam no, to oni skończyli to 2 lata temu, przysyłali nam co roku z tego departamentu, przysyłali nam kartki, że już ma pan tyle i tyle emerytury wypracowanej, jakby pan w dzisiejszym dniu poszedł na emeryturę, tyle by pan dostał. Wiadomo, później ci, którzy już tu długo pracują, starsze osoby, jak to wygląda, że później już przed tam 3-4 lata, tam 5 lat przed tym okresem emerytalnym każdy dymał i płacił jak najwięcej, żeby jak najwięcej tej emerytury dostać. No tak to wyglądało, ale to jakie ty masz ubezpieczenie, jeżeli pracowałeś sam dla siebie, jeżeli ty płaciłeś podatki i wszystkie te takie świadczenia zależało od ciebie, ile ty zapłacisz. Jeżeli płaciłeś dla firmy, i tu jest bardzo ciekawa sprawa, bo po prostu w firmach tam przeważnie dawali, było do wyboru, albo brałeś większe pieniądze do kieszeni, czyli większego dostawałeś czeka, wypłatę i wtedy te wszystkie świadczenia były mniejsze, albo świadczenia były większe, a dostawałeś mniejszą wypłatę. Także to zależało od tych planów, jakie oni tam mieli. Także to wszystko było dograne. Te wszystkie jakieś tam gadania takie dupę Szwajce, że w Ameryce to ludzie umierają, czy coś takiego. No, nie było to prawdą, nigdy nie jest i nigdy nie będzie. Także po prostu jeżeli ktoś jest chory, źle się czuje, idzie na emergency room i na izbę przyjęć taką. Halo? Jestem. No, myślałem, nie wchodzę ci w słowo, bo się wsłuchałem. Wsłuchałem się. Idzie na tą izbę przyjęć i tam się go pytają, czy masz ubezpieczenie. Jak masz ubezpieczenie, to dajesz im tą kartę z ubezpieczenia. Jak nie masz przy sobie, to mówisz, że masz, a im wyślesz. Spisują cię oczywiście, no bo muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia i w ogóle, no, kim ty jesteś. I po prostu leczą cię. I po prostu leczą cię, obojętnie czy ty jesteś tam legalnie, czy jesteś nielegalnie, nie mają prawa odmówić ci pomocy. Także gęsto i często dochodzi do tego, że twoje leczenie tam wynosi tam kilkaset tysięcy dolarów, ty nie masz pieniędzy, oczywiście musisz potem iść do sądu, no bo te pieniążki oni chcą, jednak wiesz, no ktoś wyłożył te pieniądze na te leczenie, na to wszystko. Powiecie tak. Znam bardzo dużo takich przypadków, gdzie po prostu no, szpital się wziął do sądu, bo to jest normalne, no nie? Żeby wiesz, o te pieniądze, żebyś oddał. Idziesz, no i zawsze kończy się w takim samym, mniej więcej w takim samym. W
wynikiem. Takim samym, a z tyłu, że sędzia się pyta, czy ty jesteś winien te pieniądze, jestem winien te pieniądze. Oczywiście mówisz, że jestem winien te pieniądze i czy chcesz je oddać. Oczywiście mówisz, że chcesz je oddać, bo ty chcesz je oddać i jesteś winien, tylko ich nie masz. No i sędzia mówi, okej, to ty musisz im to płacić, no musisz im to oddać. Okej, ale nie ma, ja nie mam pieniędzy, ja mogę im płacić co miesiąc. No sędzia się pyta, no ile możesz płacić co miesiąc? I wtedy mówię, że tam $100 czy $150 czy tam $200 czy $50. No i wtedy dogadujecie się, bla bla bla, i tam dogadaliście się na $150, rachunek był na 300 tysięcy, sędzia wali młotkiem $150 na miesiąc. Ty po tych wszystkich latach umierasz, dług się zostaje, czy? Umierasz, no. Tak wygląda to w Stanach. Jeżeli ktoś tu na internecie pieprzy jakieś tam głupoty, wygaduje jakieś dope szwajce, które słyszą z dziesiątej ręki, to proszę się pałować i głupot nie wygadywać, że ktoś kogoś z izby przyjęć wyrzucił, że ktoś komuś jakiejś pomocy tam nie udzielił. Jest to niemożliwe. Jeżeli ja bym poszedł, nie udzielono by mi pomocy, a chciałbym, żeby tak było, to w ciągu, powiedzmy, roku czasu staję się milionerem. Rozumiem. Oni muszą tą pomoc udzielić. Muszą nam pomoc udzielić, nawet gdyby nie będziesz miał ubezpieczenia, oni muszą, a później od tego są sądy, żeby ściągać pieniądze, takie rzeczy, rozumiem. Czyli spotkałeś się z takimi opowieściami typu właśnie, że komuś nie udzielili, nie pomogli, tak, bo nie miał ubezpieczenia, tak? Rozumiem, że takie coś gdzieś tam spotkałeś, widziałeś, tak? Słyszałeś gdzieś na internecie, tak? Takie rzeczy. Tak, i tutaj od ludzi różnych takich jakieś dziwne takie sprawy słyszałem. Aha, rozumiem. To dlatego cię to bulwersuje, ma prawo zbulwersować, bo to są głupoty wysane z palca, powiedzmy sobie. A ja ci powiem tobie, przyjacielu, że no tak, ja ci to podam teraz na przykładzie. Mój syn przyjechał tam, miał wolne między studiami, no i zmienił województwa, bo przyjechał do Lubuskiego, a studiuje w Wielkopolskim. No i załapał gorączkę, temperaturę 39 stopni, tak jeden dzień żona próbowała tam zbijać na wszelkie sposoby, drugi dzień, trzeci dzień, no nie ma żartów, trzeba za wysoka temperatura, nie można zbić, no to trzeba szybko uderzać do lekarza, to chyba na trzeci dzień było. No to lecimy do lekarza, do jednego lekarza. No ale on jest tam za Wielkopolsce, tak? On tam studiuje, tam jest zgłoszony, ja nie przyjmę. Tu nie przyjmę. Żona jest pielęgniarką i w pewnym momencie poprosiła o takie zaświadczenie, tak? O takie zaświadczenie, że nie zostanie przyjęty. No to gdzieś wtedy, jak już zagrzmiało, trzeba było powiedzieć, proszę takie zaświadczenie, że odmawia pani przyjęcia, tak? No to wtedy został przyjęty. I ci powiem, przyjacielu, że dla mnie, jak ja to słyszałem, to będąc tutaj w Niemczech, to najlepiej jakbym wziął wolne, pojechał i chwycił tego lekarza za krawat albo za fartuch i począstnął nim, tak, bo w końcu to jest jeden kraj. Czy ja jestem tutaj w Köln i ja pojadę do Berlina i dostanę, za przeproszeniem, sraczki, wyciągam kartę, jestem ubezpieczony, to są Niemcy, tak? Wyciągam kartę i jestem ubezpieczony w Niemczech. Co mnie obchodzą województwa, się pytam. Co mnie obchodzą województwa? To niech podzielą tą Polskę na cztery części, napiszą Polska Zachodnia, emigranci uciekli na zachód, no, i Polska Wschodnia, emigranci uciekli na wschód. Chociaż takiej by nie było, bo by nie uciekli. No ale to są kpiny, tak? No to są kpiny. Jak można w jednym kraju takie coś zrobić? Ale powiem ci tak, już tutaj mamy materiału bardzo dużo. Bardzo dużo, bo teraz w tym momencie z tej rozmowy nam nie ucięło, mamy 25 minut. Dołożę tam było chyba 15, no to będzie serial, normalnie film dokumentalny pod tytułem Jak jest w Stanach, jak się żyje za wielką wodą. Czyli co, byśmy na tym momencie skończyli, no i sobie umylimy spotkanie następną niedzielą. A teraz mamy godzinę, przyjacielu, 16, nie wiem jak 4, 5, 6, 7, 7 ile tam i pół, to nie wiem czy na mszę dzisiaj idziesz na sumę? Jeszcze 3 godziny możemy gadać. Jeszcze 3 godziny możemy rozmawiać. Ja wam powiem, moi mili, że zależało mi namówić Romana, żebyśmy szybciej rozmawiali, bo poprzednim razem rozmawialiśmy w późniejszych godzinach, była masakra, sami widzieliście. Teraz też mi cięło neta. No teraz jakoś się udało troszkę porozmawiać. I poprosiłem kolegę, żeby wstał trochę wcześniej. To o której dzisiaj wstałeś? 6 godzina. O, o 6 godzinie, proszę bardzo, no. O 6 godzinie. Poświęcam się. Poświęca się dla was i mamy taką prośbę z Romanem. Jeżeli macie pytania, piszcie pod filmem,
zadawajcie pytania i jeżeli jesteście zalogowani, jeżeli to Wam nie będzie przeszkadzać, imieniem, nazwiskiem, to będziemy mówili imię, nazwisko, że kolega, koleżanka, takie imię, takie nazwisko, zadaje pytanie takie i takie. Zgadza się, przyjacielu, na taką rzecz? Jestem właśnie za tym, bo tam nawet do tej pory było jeszcze kilka pytań zadanych, na które dzisiaj nie odpowiedziałem, ale właśnie tak zrobimy, że Adam po prostu spisze sobie te pytania i po kolei będziesz je dawał, bo naprawdę wszystkie są pytania bardzo ciekawe i mit o tych Stanach, żeby w końcu obalić, bo widzisz. Jeszcze sekundę tylko. Dobrze. Bardzo było pierwsze pytanie, jakie tam było zadane przez pana, że no wreszcie zobaczymy, czy ta Ameryka jest miodem i mlekiem płynąca. Proszę pana, ja panu odpowiadam na to pytanie i powinienem zacząć od tego problemu. Ameryka jest ciężką pracą i potem płynąca łzami. Taka jest moja odpowiedź i to jest moje zdanie i wyłącznie moje zdanie. Mleko i miód to możesz pan zobaczyć, ale na filmach albo na zdjęciach. A to wygląda pięknie. A rzeczywistość wygląda tak, jak powiedziałem. Pot i ciężka praca. Czyli praca po 12-14 godzin, łzy, jak się pracę straci, a trzeba płacić wszystkie te opłaty i takie dupe swoje pieniędzy brakuje. Rozumiem. Także tak to wygląda. Ale dla wszystkich ludzi, młodych, starszych w ogóle, jeżeli macie szansę jakąkolwiek wyjechać za granicę i ktoś wam się spyta i da wam 5 minut na odpowiedź, to wasza odpowiedź powinna być po 5 sekundach. Chcę jechać, jestem już gotowy. Także to jest moje zdanie. No to co? No to podziękujemy naszym widzom za obejrzenie, za komentarze, za pytania. Na pewno w następnym materiale opowiemy troszeczkę, teraz wejdziemy na temat twojej driverki, ciężkiej nocek i zjazdów z autostrady ze względu na przemęczenie, tak? Opowiesz tak ku przestrodze, ale to zostawimy na następny materiał. Oczywiście i porównamy ceny, bo myśmy tam skończyli w 95 roku, porównamy ceny, jakie były w 95 roku na wszystko i jakie są teraz, także żeby ludzie sobie zdawali sprawę, że nie tylko w Polsce i w Europie ceny idą do góry, jak to się zmieniło tutaj w Stanach też przez ostatnie 20 lat. Niektórzy będą w szoku, a ci, którzy tu mieszkają, no to po prostu pod nosem się uśmiechną i powiedzą, no kiedyś to było dobrze. No to co, dziękujemy naszym widzom, wszystkiego dobrego, życzymy na niedzielę, postaram się dzisiaj opublikować ten materiał. Pozdrawiam Ciebie, przyjacielu, również wszystkiego dobrego. No ja pozdrawiam Ciebie i wszystkich, którzy oglądają, dziękuję Wam bardzo.